26 października 2024. Kościół Świętego Józefa. Panowanie Franciszka, który zaczął swoje tańce w tym kościele 12 października 1986 roku. W drodze do Asyżu, gdzie spotkali się 27 października na spotkaniu heretyków, przestępców. W tym roku jest to święto Chrystusa Króla, Pana Przedświata. Kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla położył 18 maja 1920 roku 77-letni ojciec Leon Deon, założyciel Sercanów. Franciszek, jak był tutaj, heretyk, który urodził się w 25. rocznicę święceń biskupa Krakowa, księcia Sapiehy, 17 grudnia 1911 roku, wyświęconego w Rzymie przez polskiego papieża Piusa X. Zapowiedzianego przez anioła stróża Polski 3 maja 1833 roku. Mamy tutaj Matkę Bożą Nadziei, świętego Józefa. Tu w tym kościele ksiądz von der Berg zezwoli na święto Bożego Miłosierdzia 10 kwietnia 83 roku. Była pierwsza komunia Joanny, wnuczki apostoła Bożego Miłosierdzia, Bernarda Jana Pawła, który zmarł nagle 10 marca 86 roku w Gdańsku. Oczy do nieba, przyjaciel księdza Sopoćki, wielki apostoł Bożego Miłosierdzia, który oddał swoją rodzinę pod opiekę świętej Faustyny, która nie tylko uratowała mu życie, jak również cud jego 6. córki Felicji Faustyny. Byliśmy na grobie Faustyny w dniu śmierci Teresy Neumann, prowadzonej przez świętą Tereskę 18 września 1962 roku. Pielgrzymka mojej rodziny w dziękczynieniu za łaski udzielone rodzinie, za łaskę pierwszej komunii mojej i mojego brata w kościele Michała Archanioła 10 czerwca w 1962 roku, kiedy w Lublinie święcenia kapłańskie otrzymał Stanisław Wielgus, który nie miał ingresu 7 września, 7 stycznia.